Dzień dobry, miło mi Was powitać w Field of Glory Empires. Grze, która przeniesie nas w antyczny świat, w którym będziemy budować mocarstwa i niszczyć naszych wrogów. Słuchajcie, wybrałem tą grę przede wszystkim z takiego powodu, że mam Field of Glory 2, jestem fanem tej gry i ta gra Empires jest jakby wypełnieniem i uzupełnieniem Field of Glory 2. Te dwa tytuły się nawzajem uzupełniają i bardzo mi się to podoba. A druga sprawa, no miałem ochotę zobaczyć troszeczkę inne spojrzenie i zobaczyć też pewne inne mechaniki, które występują w tej grze. Dlatego zdecydowałem się właśnie na ten tytuł. Ok, wybieram sobie scenariusz. Oczywiście biorę Grand Kampanię. Jeżeli jeszcze nie wiecie, kampania trwa pół ery, czyli to będzie 500 lat, a to się równa w grze, przekładając na grę, to będzie 500 tur. I prawdopodobnie nam też tutaj troszeczkę czasu zejdzie, żeby ukończyć tą Grand Kampanię. Ze względu na to, że nie jestem jakimś tutaj wyjadaczem w tej grze, biorę zbalansowany poziom i przechodzę do wyboru nacji. Przeszedłem do wyboru nacji. Widać, tutaj mamy bardzo ładną mapę, na której będziemy pracować, która będzie nam właściwie przez całą rozgrywkę towarzyszyć. W grze mamy około ponad 70 nacji. Z tego każda nacja jest grywalna, z tego co kojarzę. Nacje są podzielone jakby na trzy grupy i mamy więc główne narody, mamy takie narody, można tak to nazwać, nieprzeciętne i narody przeciętne, czyli ta reszta, tak zwany plebs. Jeżeli chodzi o narody główne, od razu widać, że mamy tutaj nasz kochany Rzym, mamy tutaj Kartaginę, Macedonię. Są to główni rozgrywający całej rozgrywki. Co ich charakteryzuje? Przede wszystkim dominują w swoim regionie już na początku rozgrywki, czyli Rzym ewidentnie jest tutaj przodownikiem na tym półwyspie. Kartagina jest przodownikiem tutaj na terenie Afryki, a Macedonia właściwie rządzi tutaj na terenach Grecji. Do tego frakcje posiadają dedykowane tylko dla nich specjalne budynki. Tak więc każda frakcja ma jakieś własne specjalne budynki, które to ów budynki są tylko i wyłącznie przeznaczone dla tej frakcji. I w innych nacjach tych budynków nie spotkamy. Grając z nimi będziemy posiadali dość spory content rozgrywki. Przygotowano dla nich sporo wydarzeń losowych oraz możliwości podejmowania wielu decyzji. Tutaj naprawdę troszeczkę się będzie tutaj działo. Zaczynając rozgrywkę narodami, frakcjami głównymi, musimy się już przygotować, że już będziemy mieli na pewno jakąś wojnę, bo chociażby Rzym, jeżeli troszeczkę niżej zjedziemy, widać, że już jest w stanie wojny już na dzień dobry z jakąś tam nacją. Widać, że Kartagina również jest w stanie wojny, że na przykład Macedonia również posiada jakiegoś już przeciwnika i jest w stanie wojny. Również, że zaczynając tą rozgrywkę, musimy się spodziewać, że będziemy już mieli problemy jakieś wewnętrzne państwa, tak? Tak więc no tutaj jest taki start już z wyższej półki, jednak z pewnymi problemami. Dobra, co się tyczy narodów takich nieprzeciętnych. Narody tej grupy mają duże szanse na rozwinięcie się w duże imperia, pod warunkiem, że nie zostaną zniszczone. To jest przede wszystkim ich warunek, bo zaczynają troszeczkę z gorszej pozycji, aniżeli te państwa główne. Nie posiadają żadnych specjalnych budynków dla swojej frakcji. Jednak to nie znaczy, że nie posiadają żadnych fajnych budynków. Grupa ta posiada dostęp do specjalnych budynków etnicznych, z których się wywodzi dane społeczeństwo danej frakcji.
i przyjmijmy, że wybierzemy sobie frakcję. Poczekajcie, co by tutaj sobie wybrać? No, przykładowo wybierzemy sobie Galów. I Gali, frakcja Gali posiada społeczeństwo wywodzące się etnicznie od Celtów, tak? Czyli tutaj będzie gdzieś tam ta grupa etniczna Celtów i grupa ta etniczna będzie dawała Gali jakieś, powiedzmy, kilka budynków właśnie dedykowanych przez tą społeczność etniczną Celtów. Tutaj mamy oczywiście Germanów, tutaj gdzieś mamy Włochów. Tak więc no, tych nacji etnicznych jest dosyć sporo. Oczywiście grając z państwami nieprzeciętnymi, również spotkamy się z różnymi wydarzeniami losowymi. Również pojawią się jakaś większa opcja decyzji, które możemy podejmować. Jednak tych decyzji na pewno nie będzie tak dużo dostępnych jak w grze tymi frakcjami głównymi. No i ostatnia grupa, czyli takie, ja to bym nazwał takim tłem dla rozgrywki, są pozostałe państwa. I niestety te pozostałe państwa nie posiadają żadnych specjalnych budowli kompletnie. Mają tylko dostęp do technologii, do których mają wszystkie państwa. Nie pojawiają się żadne specjalne wydarzenia podczas rozgrywki tymi państwami i grając z którymś z tych państw zaczynamy od kompletnego zera, bo jesteśmy na samym początku w kompletnym tyłku. Mamy słabo rozwiniętą gospodarkę, mamy zazwyczaj status jakiegoś klanu, na przykład tutaj będziemy mieli coś, informacje. O, jesteśmy jakimś tam klanem, plemieniem, który się dopiero co osadził. Nasz poziom cywilizacyjny jest gwarantowany na poziomie pierwszym. No i naprawdę tutaj będziemy się borykać z wieloma takimi problemami totalnie innymi niż grając tutaj właśnie tymi nacjami głównymi. Tak więc każda grupa ma troszeczkę inny start. Bardzo polecam rozgrywkę tą grupą, jeżeli ktoś tak chciałby spróbować od zera do bohatera. Ja chyba się zdecyduję w tej rozgrywce. Dobra, teraz sobie wybiorę. Wybieram sobie... lubię tutaj ten półwysep iberyjski i myślę, że tutaj stworzę Imperium Hiszpańskie i wybrałbym do stworzenia Imperium Hiszpańskiego Iberię. I na to się zdecyduje. Iberia ma już na początku problemy z ludnością. Lojalność Iberii jest karana 10 punktami. Tak więc jest duże prawdopodobieństwo, że mogą wybuchać na początku jakieś tam bunty. Mamy słabe doświadczenie liderów, generałów swoich. To też nie jest do końca fajne. I zaczynamy od rządu typu plemiennego. Cóż tutaj jeszcze tutaj mamy? I mamy jakieś tradycje, które nam dają plus 5 punktów doświadczenia dla tworzonych jednostek, tylko i wyłącznie dla piechoty. No i redukuje koszty związane z metalem w przypadku budowy jednostek ciężkiej piechoty. A myślę, że tutaj na pewno to nam się przyda. Jeżeli tu chodzi o content, to wywodzimy się jako mamy właśnie tutaj chyba bodajże, jak dobrze sobie to przetłumaczyłem, jesteśmy takim narodem kupieckim, tak więc mamy tutaj bonusy, jeżeli chodzi o pewne rzeczy związane z handlem już na początku gry ze względu na właśnie nasze pochodzenie. Dobra, startuję. Jestem już w rozgrywce. Zobaczcie sami, że ta mapa naprawdę jest bardzo urocza. Można ją również troszeczkę obracać. Nie wiem, czy to jest akurat taka funkcja, która się przydaje.
Ale tutaj jest do podboju, naprawdę mamy kawał terenu. Może na początku troszeczkę opowiem o interfejsie. Tak więc zacznę tutaj od narożnika, tutaj lewego. I w narożniku tym mamy okno informacji. W oknie tym właściwie pojawiają się wszystkie meldunki dotyczące naszej frakcji, dotyczące wydarzeń, jakie się wydarzyły podczas tury. Mamy tutaj oczywiście różne filtry, z których możemy jak najbardziej korzystać. Dalej na górze mamy listwę, można powiedzieć taką listwę informacyjną. Na listwie informacyjnej oczywiście są takie trzy podstawowe ikony: wyjście, zapisz opcję. Dalej mamy okno dyplomacji, o którym teraz już nie będę na razie nic mówił. Mamy okno różnych zestawień, tabelek, które tutaj nam pokazują. Już mamy, jak widać, różne wykresy, a więc tutaj możemy analizować różne rzeczy. Analitycy mają tutaj swój raj. Okay. Mamy okno narodowe, można by to powiedzieć, wszystkie informacje związane z narodem. Jeszcze wrócę tutaj do tego okna za moment. I dodatkowo mamy tutaj cztery ikony. Trzy ikony z nich symbolizują nam tutaj jakby główne zasoby, dzięki którym możemy właśnie tworzyć armię. Przede wszystkim armię, bo to troszeczkę to na tym polega. Pierwsza ikonka jest to nasz skarbiec. Pokazuje nam tutaj, że informację, że mamy tutaj 200 monet w skarbcu. W nawiasie mamy informację tu. Mamy informację, jaki szacowany jest przyrost bądź strata w następnej turze. Jeśli najedziemy na daną ikonę, rozwija nam się takie okienko, które nas informuje o jakieś tam, podaje nam dokładniejsze informacje. I patrząc tutaj na właśnie skarbiec, musimy zwracać na czwartą pozycję uwagę, ponieważ jest to pozycja, która nam zabiera pieniążków, a jak będziemy rozbudowywać nasze imperium, będzie zabierać coraz więcej, bo to są koszty administracyjne. Czasami koszty administracyjne naprawdę myślę, że mogą rosnąć i dawać nam bardzo w kość. Tu następna ikona prezentuje nam zasób ludzki. Oczywiście ile mamy zasobu ludzkiego z produkcji, ile mamy zasobu z regionów. Takie ogólne informacje oraz mamy jeden jedyny strategiczny towar, jest nim metal. Oczywiście towarów tutaj jest znacznie więcej. Najważniejszym jest tutaj żelazo ze względu na to, że jest to nam potrzebne do tworzenia armii. Ostatnia ikona prezentuje nam punkty dziedzictwa. Grywa rozgrywkę ta frakcja, która właśnie uzbiera największą ilość punktów dziedzictwa. Do tego mamy poniżej w prawym dolnym rogu mapę. Oczywiście możemy ją schować, możemy ją z powrotem włączyć. Nad minimapą mamy filtry. No i mamy przykładowo filtry populacji, mamy filtry zapotrzebowania, zapasów, mamy filtry na temat danych regionów, mamy filtry, które mówią nam o lojalności naszych poddanych. Tutaj mamy filtry, tutaj jest filtr, który nam pokazuje koszty ruchu przez region, ile nas będzie kosztował ruch jednostkami wojskowymi przez ten region. Dalej mamy relacje polityczne. Tutaj mamy pokazane prowincje. O prowincjach wspomnę za moment. O co tu chodzi? I zobaczcie, mamy też dodatkowe towary. Tak jak wspomniałem, metal nie jest jedynym towarem, surowcem w grze. Tych towarów jest tutaj masa. Każdy region ma zazwyczaj jakiś naturalny swój towar wytwarza, o czym też później wspomnę.
Tutaj mamy informacje na temat jakichś super fajnych budynków, między innymi na przykład piramidy, czy jakieś znane zamki i pałace, które też mają znaczenie w grze. Dalej mamy struktury dekadenckie. Struktury powodujące wzrost dekadencji. Mamy relacje, jakie nas pokazane, mamy relacje między innymi państwami. Na przykład ta relacja już nie jest za dobra, za bardzo nas nie lubią, a poza tym mamy relacje neutralne. Co dalej mamy tutaj? I tutaj mamy właśnie pokazany układ społeczeństwa etnicznego, pod względem etnicznym. I widać tutaj, że mamy właśnie tych Celtów, Germanów, tutaj jest jakaś inna nacja, tu są jeszcze ktoś, inna nacja, tu są, państwo sarmackie, a tutaj mamy jakąś informację, co to jest za nacja, nomadzi, tutaj mamy nomadów, tutaj mamy też jakąś inną, prawda, tutaj mamy semicką nację etniczną. O, tu też mamy Semitów, tu mamy właśnie Helenistów, czyli właśnie greckie nacje, i tutaj mamy włoską nację. Tak więc sporo tutaj tego jest. My będziemy przede wszystkim rozwijać nację hiszpańską. Oczywiście w późniejszej rozgrywce będziemy, w momencie kiedy będziemy mieć dość spore nasze państwo, wręcz będziemy już mieli stworzone imperium, te właśnie społeczeństwa etniczne będą nam tutaj troszeczkę mieszać i troszeczkę nam się tutaj mogą buntować różne etniczne społeczeństwa, tak? Na przykład Celtowie za bardzo z Hiszpanami mogą nie współżyć, tak? Ok, czyli tyle na temat filtrów. I jeszcze na koniec mamy różne obiekty, to są tak zwane tutaj tokeny i nasze cele, za które będziemy dostawać punkty dziedzictwa. W tym wypadku tutaj mamy taki jeden token, się tylko kręci w naszym stołecznym regionie i zapewne dzięki temu będzie tutaj on nam generował jeden punkt dziedzictwa, a tych punktów naprawdę musimy zbierać dosyć dużo, aby być na pierwszym miejscu w rankingu. Przeszliśmy do podstawowego widoku. I teraz powiem Wam o regionach i prowincjach. Grę tutaj zaczynamy z czterema regionami. Dla każdego regionu automatycznie jest przypisany jakiś rodzaj terenu. Tak więc ogólnie jeżeli są góry, to góry dotyczą całego terenu. Jeżeli są pola, łąki, niziny, wyżyny, to też dotyczą właśnie tylko całego regionu. Dobra, mamy okienko informacyjne, informujące nas o regionie. Wszystkie okienka mniej więcej tak samo wyglądają. Wejdziemy sobie na okienko stołeczne. Od razu tutaj mamy informację, że jest to okienko ze stolicą, to znaczy jest to region ze stolicą. W okienku nas informuje. Do tego mamy tutaj informację, że to jest obiekt, który daje nam punkty dziedzictwa. Jest to teren, który nam daje punkty dziedzictwa, posiadanie tego terenu. Tu oczywiście to się będą jeszcze pokazywały różne inne ikony. Przykładem może być, że region jest na przykład pacyfikowany po zdobyciu, albo że jakiś bunt wybuchł. To wszystko tutaj będą jakieś ikonki się pojawiały. Zacznę teraz omawiać ten panel troszeczkę tutaj od tych kółeczek. Czyli tak, pierwsze kółeczko informuje nas, pokazuje nam ogólnie informacje o regionie. Nazwę regionu, jaki jest teren, trójeczka, która tutaj widnieje, informuje nas o ile kosztuje punktów przejście przez ten teren. Dalej mamy informacje na temat obronności tego terenu, czyli ten teren dorzuca nam de facto jeden punkt do obronności. Ze względu chyba na to, że jest to teren górzysty, tak? Front Edge, nie wiem dokładnie, czy dobrze teraz powiem, ale Front Edge to jest
Front Edge to prawdopodobnie będzie informacja, jeżeli chodzi o długość pola bitwy, czy coś takiego, granicy. O, można to tak to powiedzieć. To jest taka jakby granica. I poniżej mamy informacje na temat sąsiadujących regionów i jaki teren tam występuje. Czyli jeżeli spojrzymy sobie na Tagus, w Tagusie są wzgórza oraz występuje tam rzeka, tak? Tagus to prawdopodobnie to jest to, tak? Tutaj mamy Tagus i no i faktycznie tutaj mamy rzekę, a tutaj, czy tutaj mamy rzekę? Tu chyba mamy rzekę. No nieważne, mamy rzekę i mamy faktycznie jakieś tutaj wzgórza, tak? Jeżeli sobie wyjdziemy na Anasie mamy tylko same wzgórza, tak? I wszystko się zgadza, tak? Tak, to jest taka informacja o sąsiednich regionach. Następne kółeczko informuje nas o poziomie obronności danego regionu. Czternastka to jest właściwie żadna obrona, bo jak tutaj mamy napisane w podpowiedziach, średnia obronność regionu dopiero zaczyna się od 25 punktów, a dobra, bardzo dobra, dopiero od 50. Tak więc jest co tutaj budować. Aby zwiększać obronność regionu, musimy inwestować w budynki, w struktury. Tylko w ten sposób możemy podnosić ten modyfikator do góry. Kolejny modyfikator pokazuje nam informacje na temat wzrostu dekadencji bądź regresji. W tym wypadku wydaje mi się, że dekadencja nie wzrasta. Właśnie maleje. Kolejny modyfikator mówi nam o lojalności naszego regionu oraz o prawdopodobnych możliwościach powstawania buntu. I ostatni, piąty modyfikator informuje nas o slotach na budynek. Jest to informacja, która mówi nam, ile budynków jeszcze możemy zbudować w naszym regionie. Otóż z postępem gry ilość ta będzie na pewno wzrastała. Jest bardzo powiązana z populacją. Każdy wzrost populacji o jeden punkt daje nam jeden slot na budynek. Oczywiście jest jeszcze możliwość powiększenia ilości slotów poprzez wybudowanie jakichś budynków infrastruktury. No dobrze, co tutaj jeszcze, o czym można tutaj wspomnieć? No tutaj po środku mamy informację, jakie budynki mamy już wybudowane. I tutaj mamy informacje na temat naszego społeczeństwa. Populacja jest też podzielona na obywateli i niewolników. Jeżeli będziemy tutaj ustawiać niewolników, to niewolnicy na pewno lepiej się będą sprawdzać w rolnictwie, w rozwoju rolnictwa, w rozwoju infrastruktury i wojskowości. Natomiast jeżeli chodzi o generowanie pieniążków z handlów bądź z produkcji i tutaj pracę nad kulturą. Niestety niewolnicy tutaj za bardzo nam się nie będą sprawdzać i warto tutaj jednak stawiać obywateli miasta. Mają dużo lepsze statystyki wytworzenia. Mamy tu ikonkę, która pokazuje nam właśnie, że możemy tutaj coś tam znosić, budować. Jeżeli chodzi o budynki, jest masa tutaj budynków dostępnych, jest tutaj fajna mechanika stworzona, która daje nam jakby troszeczkę regrywalność, z tego względu, że za każdym razem mamy inny rodzaj budynków na start oraz możemy podczas rozgrywki je przetasować. Dzięki temu zyskujemy na przykład następną grupę budynków, którą na przykład możemy lepiej wykorzystać w danym regionie. Dalej mamy tutaj oczywiście informacje dyplomatyczne. W przypadku, jeżeli będziemy mieli wybrany region nie należący do nas, to właśnie nam wyskoczy takie okienko dyplomacji. Później mamy informacje na temat armii stacjonującej w danym regionie, powrót do regionu. I mamy takie okienko informujące nas troszeczkę dokładniej o handlu
i produkcji w danym regionie. O tym, co tutaj możemy odczytać i jak to wszystko funkcjonuje, opowiem w następnym odcinku, bo jest tutaj co opowiadać. Wracam do panela regionu. No i ostatnia część panelu informuje nas o dobrach produkowanych w tym regionie. Jak już wspomniałem, metal, pieniążki i zasób ludzki jest zbierany i kumulowany na poziomie narodowym. Tak więc wszystko, co tutaj od razu widać, że w przypadku pieniążków nie ma tutaj informacji na temat magazynu. Tak więc to wszystko jest przenoszone do skarbców państwowych i magazynów, przez co w momencie, kiedy utracimy region, nie tracimy tutaj właśnie tych rzeczy. To jest dobre. Natomiast kolejne rzeczy, jak na przykład wyposażenie, które jest nam potrzebne również do budowy wojska, jak żywność, jak infrastruktura, jak punkty kultury, niestety one są powiązane z regionem i w momencie straty regionu te dobra tracimy. Tak więc w przypadku już rozbudowanej gry podejrzewam, że regiony o wysokim poziomie kultury, strata takiego regionu będzie naprawdę srogo kosztowała ze względu na to, że wysoko rozwinięte kulturowo regiony, czyli muszą mieć chyba powyżej chyba 1500 punktów kultury, takie regiony dają nam punkty dziedzictwa. Tak więc utrata takich regionów może nas srogo kosztować w ogólnym rozrachunku. Cóż tutaj jeszcze mogę powiedzieć o zarządzaniu regionem? Mamy tutaj jeszcze informacje na temat społeczeństwa, podziału etnicznego. Czyli tutaj mamy 83% Hiszpanów i 17% Semitów. Mamy tutaj informacje na temat populacji. Populację mamy na poziomie 6. I jak okienko nam się tutaj jeszcze otwiera dodatkowe, to informuje nas, że populacja potrzebuje 55 punktów jedzenia. Jeżeli nie uzbieramy tych 55 punktów jedzenia, nie będziemy mogli przejść na wyższy poziom populacyjny. Tak więc to, że tutaj mamy jeszcze grow, że za 6 tur nam urośnie ten punkcik, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze musimy po prostu mieć uzbierane na magazynie przynajmniej 55 punktów żywności. Na dole mamy informację o aktualnym stanie naszej żywności na magazynie i ile nam przyrasta naturę. Oczywiście to, co ile nam przyrasta naturę, jest to też czasami szacunkowe, bo to się może w czasie tury zmienić. Również mamy tutaj informację na temat zdrowia naszego narodu. W tym wypadku mamy minus 5% zdrowia, co nas kosztuje kary ekstra 3 punkty jedzenia chyba na każdą turę, czy tam na wzrost. Wracając tutaj do tej części panela, mamy tak, na temat żywności możemy się dowiedzieć, jak jest produkowana żywność i z czego wynika przyrost bądź strata żywności. Pierwsza linijka mówi nam, że 13 punktów bazowych produkuje nam populacja. I możemy to sobie sprawdzić, 5, 5 i 3. Wszystko się zgadza, te trzy ludki produkują nam żywności. Następne 5 punktów zyskujemy poprzez budynki. Faktycznie ten budynek nam daje plus 5 do całości, czyli łącznie mamy 18 punktów produkujemy. Ale niestety w ciągu tury 10 punktów, to nazwijmy to ton, zje nam nasza populacja. Czyli w ogólnym rozrachunku zostaje nam plus 8 ton, które zostaną zmagazynowane pod koniec tury w następnej turze w magazynie. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, tutaj punkty te nie są jakby zbierane, nie jesteśmy w stanie ich odłożyć na magazyn. To można by to tak traktować, że po prostu to jest ilość dostępnych techników czy inżynierów. Tak więc
Te punkty możemy wykorzystać w momencie budowania struktur. Te punkty są wykorzystywane do utrzymania struktur. Trzecia linijka mówi nam infrastruktur upkeep. Informuje nas o tym, ile nas kosztuje utrzymanie budynków w regionie. Wiadomo, im będziemy mieli więcej tych budynków, tym ten koszt utrzymania będzie większy. A im większa liczba infrastruktury, tym po prostu szybciej te budynki będziemy konstruować, budować. No i widać tutaj, że w przypadku pieniążków populacja nam tutaj nic nie generuje. Pieniążki tylko dostajemy z posiadania budynku. Tak, mamy tutaj budynek i ten budynek nam generuje plus 6 dinero na turę. W ogólnym rozrachunku jesteśmy troszeczkę tutaj na minusie. No czasami tak bywa. Czemu jesteśmy na minusie? Może też wyjaśnię. Mamy karę do importu surowca. Któryś budynek, mamy tutaj. Ten budynek nie ma wymaganego surowca, przez co dostajemy trzykrotną karę. W wysokości tutaj w tym przypadku 12 dinero i dlatego to nam generuje tutaj bardzo, bardzo dużą stratę. Oczywiście do tego tematu wrócę przy omawianiu handlu i zarządzaniu handlem. Kolejna to jest kultura, tak, czyli kultura jest zbierana, kumulowana, jak już wcześniej wspomniałem, im więcej będzie w regionie zebranej tej kultury, tym większa szansa, że region zacznie generować nam punkty dziedzictwa. Tak więc kultura też ma tutaj duży wpływ na to, aby utrzymać jakąś stabilizację w naszym regionie i jest bardzo też powiązana z lojalnością. Ma wpływ na lojalność i wzajemnie, tak? W przypadku wyposażenia. Wyposażenie przede wszystkim będzie nam służyło do budowania armii. Wyposażenie będzie kumulowane na magazyn zbierane. W tym wypadku będziemy wytwarzać tylko 7 punktów wyposażenia i to wyposażenie będzie się tylko brało z pracy naszej populacji. Niestety budynki tutaj nam nie wnoszą żadnych dodatkowych bonusów na chwilę obecną. Jeżeli będziemy mieli uzbierane odpowiednią ilość wyposażenia, będziemy mieli odpowiednią ilość metalu i manpowera i pieniążków na magazynach, to wtedy w opcji zakupu jednostek będziemy właściwie mogli wystawić jednostki z tury na turę. Nie będziemy musieli czekać w ogóle na to, aby tą jednostkę wystawić, pod warunkiem, że wystarczająca ilość kosztów będzie już zebrana w magazynach. Tak więc, jeżeli będziemy mieli 15 kasy, 35 manpowera, 4 metalu i 10 wyposażenia, to ta jednostka z tury na turę automatycznie zostanie wystawiona i nie będziemy musieli długo czekać. Jeżeli niestety będzie nam brakowało któregoś surowca, no to wiadomo, że pokaże się informacja, że na przykład będziemy mieli tą jednostkę za 4, 5, 10 tur. Tu mamy również informacje na temat utrzymania. Upkeep nam informuje, ile nas kosztuje utrzymanie danej jednostki. Tutaj mamy 4 dukaty na turę i 7 manpowera. I słuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi na razie o panel regionu. Muszę tutaj teraz jeszcze wspomnieć, że regiony mogą tworzyć właśnie prowincje. Te prowincje właśnie widać tutaj na tej mapie. Mamy właśnie Bitis prowincję, mamy tutaj kolejną hiszpańską prowincję i cztery prowincje możemy tutaj stworzyć na terenie Hiszpanii. Aby stworzyć prowincję, musimy posiadać więcej niż 50% regionów danej prowincji. Czyli w przypadku, jak tutaj mamy, ile mam? Raz, dwa, trzy,
4, 5, 6, 7, 8, tak? Dobrze liczę? Raz, dwa, trzy, cztery. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamy 9 regionów, tak więc żeby stworzyć prowincję, musimy mieć przynajmniej 5 regionów. Dobra, to przejdę do rozgrywki. Przejdę do rozgrywki. Może na początek rozbuduję troszeczkę regiony. Spójrzmy, co my tutaj mamy. Mamy tutaj stadninę. Stadninę, która nam produkuje konie. Spoko, może być. Mamy tutaj kamieniołomy, które generują nam kamień. Ekstra. Mamy mury obronne. I mamy market. Market niestety nam generuje koszty kary za brak porcelany. To troszeczkę tutaj nam nie po drodze jest. Ma też również bonusy w momencie, kiedy będziemy tutaj posiadać różne zasoby. Jak już wam wspomniałem, to wam opowiem w następnym odcinku, jak to wszystko funkcjonuje, bo trzeba troszeczkę tutaj czasu poświęcić, żeby to wszystko powiedzieć w miarę jeszcze sensownie i żeby to było zrozumiałe. To ja w tej chwili będę potrzebował, tutaj mamy sól, a ponieważ mogę sobie wybudować kopalnię soli, to ja sobie wybuduję tą kopalnię soli tutaj. Kolejny region. W kolejnym regionie mamy tylko kowala. Tylko kowala i możemy tutaj jeszcze dwa budynki wybudować. Ponieważ stadninę już mamy. Nie ma sensu już tego budować. Tutaj mamy plus do zdrowia, minus dwa do infrastruktury, to nie bardzo. Kamień, czy mamy sens? Nie musimy, bo możemy już importować z regionu sąsiedniego. Piec wymaga węgla. A czy my tutaj mamy jakieś zasoby? Tu mamy cynę, mamy konie i produkujemy kamień. Ten region nie ma nic, ten region nie ma nic, ten region ma złoto i cynę. Tutaj mamy konopie, mamy drzewo, mamy bydło, złoto, kurczę, spoko, tutaj całkiem miedź mamy, super, kurczę, to jest super miejsce. Węgiel mam dopiero tutaj. Trzeba będzie tutaj szybko się dostać. Tutaj figi, miód, węgiel kolejny. Jest ok, jest ok. Dosyć tutaj też jest rozbudowany region. Czyli co by tutaj zbudować? Wrócimy tu. Może kurczę, ja bym tutaj poszedł. Papirusy są potrzebne. A nie, to jest jako bonus. Utrzymanie daje kasę i daje kulturę. Ja bym w to zainwestował tutaj. Póki co. Tutaj mam jakieś sady. Sady nam generują jedzenie. Jakbyśmy mieli orzechy, figi, dates, to chyba daktyle. To byśmy mieli jeszcze dodatkowo bonusik do żywności, ale nie mamy. Pum, 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 pum. Farma, ugad. Farmy nie mamy, ale mamy, kurczę, tu chyba mieliśmy gdzieś marmur po sąsiedzku. Mamy marmur. To by można było zainwestować w to. No to ja pójdę w ten marmur. I czwartym regionie. To już mogę importować. Choć import od innej frakcji mnie może kosztować znacznie więcej pieniążków. Ale mogę importować to. A to już taka opcja jest, tak? Tak. Spoko. To może nie będę tego importował, bo to będą duże pieniążki. To nam daje... Tego nie. Ja myślę, że tutaj będziemy mieli bonus też.
To zbudujemy. Spoko, to będzie dobre. Będziemy rozwijać większą, zwiększać infrastrukturę. Co bym na początku podbił? Co bym na początku podbił? Mamy już tutaj jakąś armię. Mam tutaj informację na temat generała. Jaka to jest armia, jakiej nacji. Mamy tutaj informacje związane z siłą armii, z kosztami utrzymania armii, jeżeli chodzi o żywność i prędkością poruszania się, czyli możemy wydać 4 punkty naturę, czyli właściwie możemy przejść tylko przez jeden region naturę. Jak weźmiemy sobie opcję movement, to mamy właśnie te punkty i tu są wymagane po 3 punkty za region, czyli więcej niż jeden region nie przejdziemy naturę na chwilę obecną. Oczywiście mamy tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o armię, możliwości rozpodzielenia, połączenia. Assault to jest taka funkcja, która jakby powoduje oblężenie miasta, bo wejście na wrogi teren nie powoduje automatycznie oblężenia miasta, tylko zdobycia terenu i jako tako miasta nie atakujemy. Jeżeli chcemy zaatakować miasto, to będziemy musieli skorzystać chyba z tej opcji. Mamy opcję garnizowania jednostek, mamy opcję najazdów i grabieży regionów wrogich przy granicy. Tak więc wszystkie regiony jakieś tam przygraniczne będą przez nas rabowane. To jeszcze chyba nie wiem dokładnie, do czego miałoby nam służyć. I ostatnia opcja mówi nam o rozwiązaniu armii. Możemy oczywiście też zmienić nazwę armii. I tutaj mamy oczywiście informacje na temat naszego generała. Nasz generał daje 2 punkty w przypadku obrony. Ma modyfikator do obrony. Dobra, bierzemy sobie armię. Nie ma co się zastanawiać. Chcemy dostępu do morza. I ten region będzie nam potrzebny do stworzenia prowincji. Dobra, przejdźmy do następnej tury. Wiem, że mam możliwość eksportowania bitwy do Field of Glory 2 i rozegrania tego w tamtej grze, ale na chwilę obecną tego nie będę czynił, tym bardziej, że tutaj siła naszej armii jest dewastująca obrońców, tak więc po prostu wezmę tylko sam wynik, po prostu poproszę o raport. I jak widzicie, po prostu zgnietliśmy wroga i region przejdzie w nasze ręce. Po skończonej turze pojawia nam się informacja dotycząca właśnie punktów dziedzictwa i jakby od razu widzimy, na jakim poziomie jesteśmy w tabelce, a druga tabelka mówi nam o kulturze i dekadencji, która kultura i dekadencji oczywiście też ma duży wpływ na punkty dziedzictwa. Już teraz wam troszeczkę opowiem o panelu narodowym. OK, mam tutaj informację, że zdobyliśmy sobie region, że odbyła się tutaj bitwa. Proszę bardzo, to też mamy tutaj w tych oknach informacyjnych. Do tego mamy informację, że zostaliśmy najechani przez Saguantum, to przez nich został nasz region najechany, zrabowany. Dobrze wiedzieć. Co tutaj mamy? Jakie informacje jeszcze? A, to są informacje. A, dostaliśmy chyba tutaj token, tak? Tak, zdeklarowano nam nowy obiekt. No, że mamy zdobytą tą, że mamy tutaj, że został najechana. I tutaj mamy też nowy cel pokazany. O tym za moment.
Ta łapka pokazuje nam wcale nie, że jest bunt w regionie, tylko że po bitwie o ten region, po wygraniu, zyskaliśmy niewolników, którzy tutaj przybyli do regionu stołecznego. Przejdźmy do panelu narodowego. W panelu narodowym mamy szereg informacji o naszej frakcji. Mamy informacje na temat poziomu cywilizacyjnego i obecnej władzy. Jeżeli sobie to klikniemy, to mamy teraz właśnie obecna władza. Jest to władza plemienna na poziomie stabilnym. Poziom cywilizacyjny jest numer 2. O tym dużo opowiadać. Myślę, że dopiero gdzieś koło 4 odcinka Wam to opowiem, bo jest tutaj bardzo to wszystko zagmatwane. Cała mechanika. Tu mamy informacje na temat progresu kultury i dekadencji. Właśnie tutaj mamy wzrost kulturalny, tu mamy ile punktów generowanych jest dekadencji w naszym kraju. To jest stworzony jakiś tam przelicznik i on nas informuje o tym, czy tutaj idziemy w górę, czy w dół. Poziom dekadencji, czy tam kultury, ten poziom tego przelicznika ma wpływ na status naszej władzy. I oczywiście mamy punkty dziedzictwa, które powinny nas jak najbardziej interesować. Z tego, co tutaj możemy wyczytać, to po prostu skąd biorą się te punkty dziedzictwa. Na dole mamy ikonkę właśnie tych tokenów, które nam się teraz też pojawiły w tej turze. Jeżeli zdobędziemy jakiś region oznaczony tokenem i go będziemy utrzymywać, region taki będzie nam generował punkty dziedzictwa. W tej chwili mamy tylko generowany jeden punkt dziedzictwa ze względu na region stołeczny. Tutaj już też wcześniej wspominałem, że kultura będzie generowała nam również punkty dziedzictwa. Każdy region, który będzie miał powyżej chyba 1500 punktów kultury, już zaczyna generować punkty dziedzictwa. Jeżeli region będzie miał 2500 punktów kultury, będzie co turę dawał nam jeden punkt dziedzictwa plus. Poziom zarządzania, poziom władzy również ma tutaj wpływ na przyrost punktów dziedzictwa i specjalne budynki oraz cuda świata, takie jak na przykład piramidy. Posiadanie takich piramid czy jakichś zamków, pałaców również będzie nam dawało punkty dziedzictwa, które będą już sumowane i totalny wynik będzie pokazany tutaj. Jeżeli chodzi o to, to tu możemy zyskać punkty dziedzictwa jeszcze z różnych wydarzeń oraz podejmowanych różnych decyzji. Tak więc to w czasie gry wszystko tutaj się będzie pojawiało i będzie się tutaj działo. Wracam do panelu naszego narodu, czyli te trzy rzeczy już Wam opowiedziałem. Tu mamy naszego guru, naszego władcę obecnego. Niestety nie mamy tutaj wpływu na naszego władcę, kto zostanie wybrany i to się odbywa automatycznie. Każdy władca ma jakieś bonusy i minusy, tak? No tutaj mamy jakąś redukcję, jeżeli chodzi o dyplomację, to jest kiepskim dyplomatą ten nasz władca. Jest kiepskim administratorem, czyli mamy plus 10% do kosztów administracyjnych. Czyli niestety tutaj koszty administracyjne będą nam bardzo wzrastać, co nie jest tutaj dobrym, co dobrze nam nie wróży. Ale coś tutaj mamy jeszcze. A tutaj też mamy same minusy. Mamy same minusy, jeżeli chodzi o wojskowość. No niedobrze, słaby tutaj jest ten władca. Nie podoba mi się to. Mamy jeszcze 6 dodatkowych okienek. Mamy ogólny widok i ogólne informacje na temat naszej cywilizacji. Ile prowadzimy wojen, ile mamy przymierzy, jak silna jest nasza armia, jak silna jest nasza flota, ilość prowincji i ilość regionów, ilość mieszkańców, ilość niewolników, jak ogólnie jest lojalny nasz naród względem nas, przyrost pieniążków, przyrost manpowera, metalu, tak?
To są ogólne. Tutaj mamy obiekty, czyli obiekty, które nam dają te tokeny. To tylko ten region daje nam punkty dziedzictwa. Tutaj mamy informację, że te regiony, jeżeli je zdobędziemy, również będą nam generowały punkty dziedzictwa. Dalej mamy modyfikatory do naszej nacji. Z tego co widzę, są same modyfikatory ujemne wszędzie. I oczywiście tutaj jeszcze ujemny modyfikator ze względu na naszą narodowość. Tu mamy informację na temat, że mamy jakąś tam władzę plemienną, tradycje iberyjskie. Tutaj takie ogólne zestawienie właśnie różnych modyfikatorów i jakieś raporty. I tutaj ogólne raporty będą jeszcze. No to wszystko, jeżeli chodzi o panel naszego narodu. Dobra, wracam do rozgrywki. Tutaj już mamy zdobyty region. Myślę, że sobie tutaj zostawię. O. Nie, tego nie chcę i tego nie chcę. Split. I reszta sobie pójdzie tutaj. Będę walczył teraz z tym regionem. Pokazałem miś, to i niech idą. O, dobra, prawym przyciskiem to się robi. Ok, jeden garnizon zostawiam, aby ustabilizować sytuację w tym regionie, ponieważ jak tutaj ikonka się pojawiła, dopiero ten region jest przez nas pacyfikowany. Ma jeszcze szereg różnych minusów. Nie jesteśmy w stanie produkować żadnych struktur, póki się tutaj sytuacja nie ustabilizuje. Budynki jeszcze żadne się nie zbudowały. Po prostu wciskam przycisk i lecę do następnej tury. Jesteśmy w następnej turze. Ten region jeszcze nie jest spacyfikowany. Czy tutaj coś się poprawiło? Nic jeszcze. Tutaj on trwa. W następnej turze powinniśmy już mieć kopalnię soli. A tu jeszcze będzie trwało. Może spróbuję sobie zbudować. Czy jazdę jestem w stanie zbudować? No zobaczmy. O, widzicie, w następnej turze zostanie jazda wystawiona. Fajna sprawa. O, czyżbym już mógł stworzyć prowincję? Mam ile prowincji? Mam 5 prowincji, mam 5 regionów, tak więc jestem w stanie stworzyć w tej chwili tą prowincję. Ale jeszcze sobie z tym poczekam, aż zdobędę sobie ten region. I dopiero stworzę prowincję. Mamy czwartą turę. Tak informacyjnie, co czwarta czy piąta tura będzie generowała, tak by symulowała nam taką zimę, słabe, kiepskie warunki. Takie tury będą się zdarzały, że będą z kiepską pogodą. Co tutaj się wydarzyło w naszym kraju? Mamy nowy obiekt. I Kartagina. Co się z Kartaginą stało? Okej. Ta Kartagina jest troszeczkę tutaj niebezpieczna. Powiedz sobie o wokół. No dobra, mamy kopalnię soli. Dzięki temu nasz market, zobaczcie, zaczął generować bonusi. Ekstra 5 dukatów na turę, ponieważ posiadamy sól, ale niestety i tak nie zarabia nic z tego względu, że mamy cały czas tą karę za garnki. Kurczę, żeby garnków nie było, masakra. Okej, mamy też tutaj jednego, wcześniej zdobyliśmy tutaj niewolnika. Tu mamy obywateli, tu mamy niewolnika, tu mamy niewolnika, tu mamy niewolników. Ja to sobie jednego obywatela może tutaj przerzucę sobie, żeby pracował nad kulturą. Troszeczkę mamy tutaj słabo tej kultury jeszcze. Tutaj dopiero będziemy mieli za jedną turę, za 8 tur, za 2 tury. No dobra, mamy kolejny token. Czyli jeżeli zdobędziemy tutaj ten region, to będziemy mieli kolejny punkt do zbierania tego naszego dziedzictwa. Przejdźmy do piątej tury. Nie ma co tutaj czekać. Mamy
piątą turę. Mamy bitwę wygraną, mamy przejętą prowincję. Skończono budowę dróg w Tagus. Który to jest Tagus? To jest Tagus chyba. Zgadza się. Czyli to jest taki chyba. Czyli tutaj będziemy mieli generowane troszeczkę więcej tej kultury, naturę. Tutaj mamy jakiś minus token 1. Nie wiem, czy to nam dobrze wróży cały czas. Mamy tutaj już większą część regionów tej prowincji. Stwórzmy zatem naszą prowincję. Prowincja zostanie stworzona w następnej turze. No to super. Co my tutaj możemy wybudować? Nowa wiara. Nowa wiara nam tutaj niepotrzebna. Czysta woda. Myślę, że tutaj wezmę czystą wodę, bo ta czysta woda nie wymaga od nas slotu, nie używa slotu, a daje jakieś tam bonusy, jeżeli chodzi o zdrowie. Tu mamy 7 tur do zakończenia budowy, tutaj mamy 1 turę do zakończenia budowy i tu możemy też coś wybudować i tu też wezmę wodę, wbiorę. To zajmuje tylko wybudowanie jednej tury, na pewno przyniesie nam jakieś tam bonusy. Niestety tutaj jeszcze jest region przez nas okupowany. Którego mogę? Chyba, to chyba się tyle tutaj robi. Tutaj wybraliśmy, dostaliśmy tokena. Jesteśmy w 6 turze. Mamy już stworzoną prowincję. Proszę bardzo. Mamy tutaj okno prowincji. Nasza prowincja niestety ma jakiś tam problem z najazdami wrogimi i jeszcze nie jest w pełni ustabilizowana ze względu na te dwa regiony. Ten region, bo ten region widzę, że już został ustabilizowany. Przejdźmy z powrotem do panelu prowincji. Co daje nam prowincja? Przede wszystkim prowincja pozwala na łączenie zasobów i produkcji ze wszystkich regionów. I właśnie tutaj widzimy to na panelu. Ogólnie mamy zsumowaną całą tutaj prowincję, czyli łącznie prowincja generuje 29 jednostek żywności, 60 jednostek infrastruktury, 29 jednostek złota, dinerków, kultury plus 25, manpowera plus 25 i metalu plus 3, do tego aż 26 punktów wyposażenia. Mamy tutaj informacje na temat regionów znajdujących się w prowincji. Informacje związane z populacją, jak jest poustawiane i co ma i co generuje. Informacje na temat budynków, ile mamy jeszcze wolnych slotów do wybudowania budynków i co w tej chwili jest budowane. Prowincja umożliwia nam automatyzację. Możemy zautomatyzować rozbudowę naszej prowincji, naszych regionów i możemy się na przykład fokusować, aby automatycznie były budowane na przykład budynki związane z rolnictwem, bądź ze zdrowiem, bądź z infrastrukturą, militariami, z rozwojem handlu, z rozwojem kultury, tak? Albo po prostu, żeby było to wszystko zbalansowane i te budyneczki będą się automatycznie tutaj budowały i rozwijały. Nie będziemy musieli się sobie głowy tym zawracać. Druga sprawa, jeżeli chodzi o automatyzację, to jest automatyzacja populacji. I w tym wypadku po prostu SI samo sobie będzie dobierało, jak populację tutaj ustawiać, aby właśnie generowała albo więcej pieniążków, albo więcej infrastruktury, czy po prostu, żeby produkować dużo jedzenia, bo mamy dużą armię.
Każda prowincja daje nam również bonus, jeżeli chodzi o jakieś jednostki dodatkowe. W tym wypadku, zobaczcie, tutaj nam się pojawiło w okienku, że w przypadku tej prowincji będziemy dostawać jazdę. Będziemy sobie mogli wyprodukować jakąś specjalistyczną jazdę. Jeżeli przejdziemy sobie do wyboru jednostek, owszem, ta jazda się tutaj pojawiła. Ma tutaj, czy ona jest lepsza? No, stanowczo jest lepsza, mam jazdą od tej jazdy, którą posiadaliśmy domyślnie. O, spoko. Co nam jeszcze daje prowincja? Wszystkie regiony mogą się dzielić punktami infrastruktury. Daje to możliwość szybszego rozwoju słabo rozwiniętych prowincji. Te prowincje słabsze tutaj wtedy będą sobie nadrabiały. Czyli na chwilę obecną mamy 60 punktów infrastruktury i jeżeli będziemy się budować tylko w jednej prowincji, to większość tych punktów zostanie przeznaczona właśnie na budowę w danej prowincji. Jeżeli będziemy budować we wszystkich prowincjach, to niestety te punkty będą tak rozdzielone, jak w danym regionie jest. Czyli na przykład ten region ma 13 punktów, jeżeli będziemy w nim budować i w pozostałych regionach, to tylko będzie używane te 13 punktów. Jeżeli jednak zdecydujemy się na konkretne rozwijanie tylko jednej prowincji, to te punkty będą zapożyczone na czas budowy do tej jednej prowincji. Druga sprawa. Pomimo tego, że żywność jest zbierana tylko i wyłącznie w prowincjach, to i tak część tej żywności przechodzi do magazynów. Przepraszam, źle to mówię. Mimo tego, że żywność jest kumulowana w regionach, to część tej żywności, nie wiem, bodajże chyba 50%, przechodzi do magazynów w prowincji. I w momencie, kiedy na przykład będzie przechodziła duża, znacząca armia przez jakąś słabo rozwiniętą prowincję, która nie będzie miała wystarczająco żywności na utrzymanie tej armii, ta żywność będzie spływała właśnie z magazynów prowincji. Prowincja chroni regiony przed dewastacją regionu przez wojsko, bo jeżeli wojsko nie będzie miało wystarczającego zaopatrzenia w jedzenie, będzie dewastowało dany region, co będzie skutkowało tym, że region będzie się musiał zregenerować, a to trwa kilka tur. Mimo tego, że wojsko sobie pójdzie, region od razu nie odzyska tych złóż i będzie nałożony na ten region modyfikator, który będzie miał wpływ na te punkty rolnictwa. Tak więc tutaj też trzeba troszeczkę uważać, żeby tymi dużymi armiami za bardzo nie rujnować tych regionów, które nie są jeszcze połączone w prowincje. Ale to w późniejszej rozgrywce. Coś jeszcze mogę powiedzieć tutaj o prowincji? No chyba tutaj na chwilę obecną. A! Jeszcze! Prowincja zmniejsza dekadencję. Tak, jeżeli stworzymy prowincję, to prowincja będzie w regionach zmniejszała w jakimś tam stopniu wzrost dekadencji. To tyle na temat prowincji. Ja myślę, że sobie jeszcze zrobimy jedną turę, żeby tu ustabilizować sytuację. I na dzisiaj, skończę ten odcinek. Spotkamy się w drugim odcinku, w którym poopowiadam Wam o właśnie handlu. Bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawe mechaniki. Jesteśmy już w siódmej turze, minęło już nam 7 lat. Co tutaj się, jak coś strasznego? Aha. Udało się tutaj chyba powstrzymać najazd. Tutaj zostaliśmy. Troszeczkę chyba tutaj populacja wzrosła, tak mi się wydaje. I ogólnie sporo plusów. No tutaj cały czas mamy jakiś ujemny modyfikator. Nie wiem za bardzo, jak się go pozbyć.
Będę musiał troszeczkę poczytać. I tak jak powiedziałem, na tą chwilę kończę tą część. Zapraszam do drugiego odcinka oraz zapraszam do komentowania. Miło będzie zobaczyć tam Wasze komentarze, jakieś informacje, może jakieś podpowiedzi, bo jak już wspomniałem, nie jestem jakimś rewelacyjnym graczem w tą grę. Tą grę dopiero poznaję. I trzymajcie się, życzę miłego dnia. Do zobaczenia, cześć.